co jak naprawdę się o tym dowie? Nie możesz się o tym dowiedzieć, koniec. No dobrze. Więc to prawda. Proszę pójść. Nie okłamuj mnie, już wiem, że Mikołaj nie istnieje. Idź spać. Chyba nie żyje. To jest spokój, to dziecko śpi. Ma co najwyżej 6 lat. O, przepraszam sobie, mam 6,5. Widzisz, ma 6,5. Co wy tu robicie? Ty sama, śpikołaj. A śmieszne, to tam już wciągnąć. A, weź te swoje ręce z mojej zespanej twarzy. Śmieszne, tam weź go tam zaraz przy fasole. No puść ją, nie słyszysz? Rudolf, Rudolf, chodź, obudzim się. Idę. Przecież tu dziecko uwierzy w każdą bajkę. Rudolf Czerwononosy, co ty tu robisz? Tak, to ja, no bo wiesz, jest taka akcja. Zbieramy na prawie wymarłe renifery. Rudolf, ale ty nie ma reniferów. Nie wiem, nie, za co to? Przecież powiedziałem, że idź, nie ma. Idź, tak? Kubuś puchaczek, Kubuś. Tak, to ja. Ale ty nie wierzysz, Mikołaj, ja przecież nie wierzysz i Berek. Wierzę. Uciekli z wariatkowa. Wy też wierzycie w Mikołaja? A co? Nie widać? Jestem jego pomocnikiem. Ha, i ja też. A ty wierzysz w świętego Mikołaja? To znaczy wierzyłem, ale moi koledzy nie wierzą, mówią, że to... Szczerze, jeżeli ty wolisz słuchać swoich rodziców, kolegów niż nas, to niech oni ci to wszystko wytłumaczą. Ho, ho, ho! Weź stary pierniku, bo go obudzisz. Mikołaj, wow! Czy ci nota barda wytłumaczyła, że naprawdę istnieje? Ja pierdolę. Ja ci dam przeklinać przy dziecku. A jakie tam ze mnie dziecko? Za 6 miesięcy będę miał 7 lat. Aha, i co, już wierzysz, że naprawdę istnieje? Tak, wierzę. Mamo, tato, już wierzę w Mikołaja, był u mnie. Tak, jak wygląda, bo zielono ci ją może raz dalej stopy. Weź, daj skończyć, dziecko. Co ty, tato, nigdy Mikołaja nie widziałeś? Nie no, wierzyłem. Widziałem. Dobra, fajnie, lecę powiedzieć Maćkowi, że był u mnie Rudolf. Idź, idź. Co? Jaki Rudolf? Daj mu spokój, to się dziecia. Wcale nie, za 6 miesięcy będę miał 7 lat i będę mógł oglądać bez ukrywania tego przed wami w tajemnicy Teletubisia. Święta i poświęta, druga.